pachnie ziołami w całym domu. Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Zapraszam Was na pyszną zupę krem z pieczonych pomidorów. Pyszna włoska i aromatyczna zupa. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, które zostawiacie pod filmami. Do zrobienia zupy krem z pieczonych pomidorów potrzebujemy oczywiście świeże pomidory, bazylię świeżą, świeże oregano, cebula, czosnek, bulion warzywny lub mięsny, sól, pieprz i oliwa. Pomidory i świeże zioła, czyli bazylię i oregano, porządnie myjemy. Możemy sobie już włączyć piekarnik i nagrzać na 200 stopni góra-dół, a teraz bierzemy się za dalszy etap robienia zupy krem z pieczonych pomidorów. A ja jeszcze Was zapraszam do zrobienia zupy krem z cukinii. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Cebulę kroimy w pół plasterki. Cebulę mamy pokrojoną, wrzucamy do naczynia żaroodpornego. A teraz bierzemy się za pokrojenie pomidorów na ćwiartki. I usuwamy tylko tą zdrewniałą końcówkę. Ćwiartki pomidorów od razu wkładamy do naczynia żaroodpornego. Układamy przecięciem do góry. Pomidory mamy już włożone do naczynia żaroodpornego. Wciskamy teraz między pomidory ząbki czosnku. A jeśli lubicie tradycyjną zupę pomidorową, to zapraszam do zrobienia. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. I teraz wkładamy też między pomidory listki bazylii i gałązki oregano. Pomidory polewamy teraz oliwą. Doprawiamy teraz solą i pieprzem. I pomidory teraz wędrują do piekarnika na około 30-35 minut. I tak jak mówiłam wcześniej, pieczemy je w 200 stopniach góra-dół. I pomidorki mamy upieczone. Pachnie ziołami w całym domu. Zostawiamy teraz do lekkiego przestudzenia i za chwilę weźmiemy się dalej do robienia zupy krem. Ewentualnie teraz, zanim to lekko przestygnie, możemy powyciągać zioła. Ja swoje pomidory piekłam 35 minut. Pieczemy do momentu, aż zaczną się tak lekko brązowić. Pokaż Mariusz na zbliżeniu, jak to ma wyglądać. Po lekkim przestudzeniu ściągamy z pomidorów skórkę. Ona bardzo łatwo właśnie schodzi.
i przerzucamy sobie do garnka. Robimy tak z każdym kawałkiem pomidora. Zapraszam Was, jak pościągam wszystkie skórki z pomidora. Pomidory mamy już obrane i przekładamy do tych pomidorów zawartość tego, co zostało tutaj w naczyniu żaroodpornym, czyli soki, cebula i czosnek. I teraz bierzemy się za miksowanie, czy też blendowanie. Zupa już zblendowana. Dodajemy teraz bulion warzywny lub mięsny. Dodajemy go tyle, jakiej gęstości zupę chcemy uzyskać. Więc dla jednych może być to pół szklanki, dla innych cała, a dla innych może tylko 1/4. I teraz stawiamy i podgrzewamy. Nie gotujemy, tylko mocno podgrzewamy zupę i oczywiście mieszamy. Zupę próbujemy, czy jest odpowiednio słona i pieprzna. Jeśli nie, to jeszcze doprawiamy solą i pieprzem. Możemy zamiast na przykład pieprzu, jeśli ktoś lubi bardzo ostry smak, dodać na przykład chili. Zupa już mocno podgrzana, wyłączamy i nalewamy. Pachnie Amelko, prawda? Zupę możemy podać z dowolnie wybranymi dodatkami. Mogą to być grzanki, groszek ptysiowy, czy też wystarczy tylko posypać drobno pokrojoną bazylią i oregano. A chipsy z bekonu? Też mogą być. Czy też salami. To już wybór pozostawiam każdemu z Was. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia żurku i zupy krem z selera. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!